nawet pisze Anna Kindle. Jak jesteś przyjechał? Ja też będę zmieniać na pewno. Maja będzie kopał. Maja kopa, ty masz kopać. Maja będę kopać. Jeś mnie tu opuścił, a tak mi chciał pomagać. Dobrze wydane, 24,90 waldiku. Widzę, babcia nam prezent zrobiła. Dzieci się wybiegają, szybciej pójdę spać. Już to więcej trzeba. Teraz chcesz się do toalety? Jedynka czy dwójka? Hejo! Cześć! Cześć! Wam! Fajnie was widzieć. Dzisiaj i przez kolejne pewnie 2 tygodnie będę nagrywać Redeem Vloga. A cóż tak, bo był dotychczas aż jeden i wtedy... Nie wywal mi tego prania! Oh no, oh no! Oh no, Jackson! No chodź tu! No chodź! No! Nie zmylcie się tym tu, o, pięknym, czystym widokiem. Na przykład tu już jest tak, nie? Ale jeszcze jedno pranie przyjdzie, ułożę jeszcze do kupek i wtedy dopiero pochowam, bo to 2 razy ta sama robota, nie? Bez sensu. I w tym reading vlogu mam w planach ująć przynajmniej 2 książki. Myślę, że tak. A właściwie to szalejmy, 3. Okej. Okay. Jakby główną książką, którą mam w planach recenzować, to będzie Żniwo pana Nila Schustermana. Tak, i tak nie ukrywam, że troszkę się czekać. Kot, czy się otworzy? Pardon, kot, kot, kot. O, może tak to weźmiemy, co? Że tego bajzlu nie było widać. Więc jakby główne założenie w tym reading vlogu, jakby ktoś nie wiedział, bo ja nie do końca mam całkowicie content książkowy, bo nie, mam klasycznie lifestyle'owo vlogowy i trochę clean, ale ostatnio bardzo dużo oglądam, jednak sobie usiądę na tej podłodze. Bardzo dużo ostatnio oglądam sama reading vlogów. Strasznie lubię, jak jest to łączone, czyli to, jakie kto ma życie. No i wylałam tą kawę, sobie kopłam w ten stół. Jakie kto ma życie?
Jak te książki w tym cudzym życiu się właśnie pojawiają? Jak to w ogóle wszystko wygląda? Tak, moi drodzy. Więc będzie reading vlog. Na pewno podczas tego reading vloga skończę Zakon Mimów Samanthy Shannon. To jest druga część. I ja jestem już tak naprawdę na 442 stronie, więc ja już jestem na końcóweczce. I pierwszy tom póki co podobał mi się bardziej, ale nieźle. Tak, bardzo fajnie tutaj czuć klimat tej książki. No, nie mogę powiedzieć, że nie. Naprawdę ten świat zbudowany ma taki klimat i to wszędzie jest odczuwalne. I bardzo, bardzo takie głębokie jest odczucie beznadziei w ogóle w ich sytuacji. I to też było w pierwszej części, z tym, że w pierwszym tomie bardzo nie podobało mi się ta super niezłomna i niczego nie bojąca się bohaterka. Ileż można, biorąc pod uwagę, co ją spotykało. Tu troszeczkę bohaterka na początku no miała ciężej. Ale widzę, że wchodzi na ścieżkę zwojowania świata i podbije to i w ogóle i coś tu się... Jestem chyba przed tą samą grubą akcją. Jakby nie będę się tutaj więcej wdrażać, bo tak naprawdę kończę tą książkę, nie chcę jej za bardzo skracać. Może później się wygadam o niej więcej, jak ją dosłownie skończę. No i zaczynamy żniwo, moi drodzy. Trochę straciłam zapał do niej, bo mój Paweł ją przeczytał i powiedział, że się wolno i długo rozkręca i że ogólnie jest to jeden z słabszych tomów. Mi też dotychczas podobały Lisie Kosiarze, czyli tom pierwszy. Thunderhead był troszeczkę słabiej, na pewno. Chociaż tam z kolei bardzo mi się podobała cała ta końcówka na tej wyspie, jak już wszystko szlak trafiał, bo to podobało mi się, ta akcja była fajnie tam napisana. Ale jako, że jestem szalona i... Aha, przypominam osobom, które trafiły tu, nie wiem, bo szukały jakichś książek i trafiły na mnie. Ja mam troje dzieci i ja nie mam dużo czasu na czytanie. I aktualnie teraz przyszłam, po wszystkich rozwiozłam w szkole przedszkola i mam tak sobie postanowiłam, że mam godzinę dla siebie. Szaleństwo, nie? A potem się wezmę za moje standardowe obowiązki typu patrz, pranie, patrz, gotowanie, muszę uklepać kotlety, dzisiaj będą schabowe. I ogólne życie się toczy, no. I tak naprawdę dzieciaki kończą bardzo szybko, bo Zuzkę z Ignasiem już odbieram, no już o 12 będziemy w domu, więc tak naprawdę spora część dnia z nimi. Jeszcze wiem, że Zuza ma pewne takie zadanie, które nie musi być wykonywane na konkretny dzień, ale już ma dwie kolejne, album liter, no nieważne, muszę to z nią, znaczy nie robię tego z nią, ale jakby pilnuję, kontroluję, bo czasami panienka lubi odwalić coś na odwal, a wiem, że potrafi lepiej, nie? Więc wiecie, nie? I może w międzyczasie, jako przerywnik, może to sobie będę czytać. Bardzo mnie to ciekawi. Mam jeszcze Agatę Christie i rozważałam, czy nie czytać Agaty Christie. Ale nie wiem, czy nie wejdę w Zajdla. Kurczę, to jest sci-fi. I to jest dość wąciutka książeczka. Tak naprawdę nie do końca wiem tu historię, no bo tu już jakby chyba wiem, czego oczekiwać po piórze tego autora. I też jakby no, znam już bohaterów, jakby ogólny zarys, tak? Tak, tu nie wiem nic. A ta książka jest naprawdę popularna. Gdzieś tam sci-fi sobie przyglądałam, to ona wyskakiwała, więc jestem bardzo jej ciekawa, dam jej szansę. I mam nadzieję, że podczas 2 tygodni uda mi się to ogarnąć. Czyli ten stosik tu. Tylko pokażę wam coś, bo dzięki uprzejmości mojej koleżanki i mojej imienniczki Ani mam w domu... Wiecie co to jest? To jest Kindle. I ja jestem wielkim frykiem wąchania i dotykania książek. Ja wiem, że to może być dziwne dla niektórych. I wydaje mi się, że nie ma szans, żeby mnie przekonało elektroniczne urządzonko zamiast księdza, tak? No wydaje mi się, że nic z tego, ale mam i sobie pooglądam. Nie wiem, Aniu, na jak długo go mogę mieć, ale dzisiaj ci go chyba oddam. Nie będę przecież ci tutaj, więc zaraz go przejrzę. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję, bo... No, nie powiem, że dostrzegam pewne... W ogóle pytanie. Czy Empik Premium, jak mam... W ogóle mam Empik teraz, te Go Mini w ogóle. Ogólnie
Ja mam tutaj też książki na Empiku, no ale ja nie czytam na komórce, bo to jest w ogóle bez sensu. Ogólnie Empik Premium mam, żeby mieć tanie książki. Takie o. Ale tam sobie słucham audiobooków. I to jest pytanie, bo tam są też normalnie do czytania. I teraz, czy na takie urządzenie mogłabym z Empika sobie książki tu rzucić? O, to by nie było głupie. No nie wiem, w każdym bądź razie dostrzegam wiele plusów tego urządzonka. Przede wszystkim czytanie, gdy jest ciemno. Się ciemno, albo za ciemno, żeby czytać. Więc no nie powiem. Nie do końca wiem. Nawet pisze Anna Kindle. Życie Violet, to mi coś w ogóle, a widzę, że Ania już przeczytała, coś mi to mówi o minimalizmie coś, bo to wiadomo, nie są tu moje książki, moi drodzy, żeby nie było. Ja pierwszy raz w życiu patrzę na czytnik, na ekranik i to faktycznie, kurczę, to nie wygląda jak ekran komórki, tylko tak, bo sztuka prostoty jest, no nie wiem, mam mieszane uczucia. I na przykład na pewno by to było świetne rozwiązanie na wyjazdy. No tak. Jeżeli się zdarzy, bo już Ignaś nam podrośnie i zdecydujemy się na jakieś wakacje typu lecimy samolotem. Nie, jak w tym roku jedziemy, jak jechaliśmy autem. To na pewno wzięcie czegoś takiego niż na przykład takiego zestawu, to robi różnicę, nie? No nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to tak naprawdę ugrać. Śmiem twierdzić, że jeżeli ja faktycznie przez następne x lat będę ciągle nabywać w jakimś większym lub mniejszym stopniu książki, no to w końcu ja też mam ograniczone miejsce. Ja mam wprawdzie sporą tą jadalnię i tam jakbym się uparła, to po ścianach mogę lecieć Billy i książki. Ale jakby też każde pomieszczenie w moim domu tutaj ma ograniczenia, więc kiedyś może dojdę do jakiegoś punktu, a widziałam, że internetach świrów książkowych i to potem te książki są wszędzie, więc to też jest jakaś alternatywa, żeby trochę mniej zagracić sobie te mieszkanie, więc no nie wiem, teraz usiądę, coś przeczytam chwilę, jak moje oczy na to, czy w ogóle będę czuć jakąś różnicę i czy będzie mi brakować macania kartek. W ogóle mam tu zestaw na tą godzinę, którą sobie dałam, potem wracam do roboty, mam kawkę i odkryłam w Biedrze coś, to w Biedrze czy w Lidlu, które nie pamiętam. Kulki jeżyki. Wiecie, jakie to dobre? To w ogóle smakuje o wiele lepiej niż klasyczne jeżyki. No dobra, ale moi drodzy. Jak on w ogóle, jak tak robię, to on się wyłącza? Kim latte. Czuję się oszukana, że to jest jak faktycznie kartka papieru. Przyjemnie. Ktoś tu ma urodziny. Co sobie zażyczyła. We'll be right back.
Co? Łyżkę trzeba, no. Ja wiem, tego do domu. Czekaj, gdzie są te nowe? Aha, tego pieniążka będziesz przesadzać. No, ja będę kopał. Z tego pieniążka rozsadzimy. Wtedy... O, chyba sobie trochę roboty zrobiliśmy. Mama, mogę kopać? Jeszcze nie otworzyłam, łyżko, i czekaj. Mam przeczucie, że z tobą to będzie zabawa. O, mamy jeszcze. Ojojojojoj, to porcelanowe. To w ogóle jest pęknięta. No wiadomo, że naklejka się nie ściągnie ładnie. Wiadomo. Mama, jedę trzeba kopać. Nie umiem wyciągnąć doniczki z doniczki. No patrz. Co teraz? Wyłaź. Mama, ja będę kopać. Zaraz. O, mam. Wyszło. Był stresik. Teraz musimy. Mamy. Jackson. Goodbye. Goodbye. Zaraz otworzymy worek. Z ziemią. Tak to na razie zrobimy. Uwaga, tu możesz łyżką wydobywać z tego pojemnika tu trochę, no. No, no. Potem jak się dorobię tej sypialni, to tam będzie regał, to tam będzie można kwiatki włożyć. No, tam będą rosły. To tam słońce jest dużo, nie? Już? Tak, a ja rączkę. Iś mnie tu opuścił, a tak mi chciał pomagać, kawaler. No. Tak się tu palił do roboty. Teraz idę, teraz mama coś zrobisz. Też prawda. Po tym syfie przejść, Jackson. Będziesz miał brudne łapki. Cześć, kochani. Mały update czytelniczy. Zaczęłam zajdla. Ale moi drodzy, to jest dosłownie 18 stron, nic nie wiem, wprowadzenie czyta się łatwo, delikatny zarys fabuły już wystąpił i w sumie tyle. Nie wiem nic więcej, ale jakby jeszcze mnie nie wciągnęło bardziej, jednak jak widzieliście, ostatnio skończyłam Zakon Mimów i delikatnie dopiero dosłownie zaczęłam kolejną część, czyli Pieśń Jutra. Bardzo ładnie wydane są swoją drogą te książki. Tak, wiem, że jest w ogóle taka edycja specjalna wydana cała w twardej oprawie i... No i nie ukrywam, że tamte wyglądają ładnie, ale nie jestem aż tak szalona i tak bogata, żeby kupywać książki, żeby się powieliły, tylko dlatego, że tamte są ładniejsze. No trochę może zawaliłam, że sobie od razu tamtych nie zamówiłam, ale chyba kwota także znacząco by się różniła, więc myślę, że to nie byłby nazbyt dobry pomysł. Zgrzałam się okrutnie, bo przesadzam kwiatki. Nagrałam. Syfu narobiłam. Ciekawe, czy któreś to przeżyły. Dobrze, skończyłam Zakon Mimów. Jest to drugi tom serii, która aktualnie ma już 4 tomy. No cześć, Jacksonik, chodź do pani. Psiesiad. Maleńki, no. Psiesiad. Nie na stół, nie wolno. O, wiaterek zawiózł okno, wiaterek. Siadasz czy idziesz? No na stół nie! Skończyłam.
I co? No wiecie, chyba pierwszy tom podobał mi się bardziej, tak delikatnie, mimo że był bardziej brutalny, bardziej okrutny, taki przez to, że ta główna bohaterka była w tej kolonii takiej, w tym więzieniu szeroko pojętym, to wszystko tam było tak strasznie tajemnicze, takie niepewne i takie beznadziejne w ogóle. A to, że się udało im wydostać, było raczej oczywiste już na początku książki, że raczej im się uda, tylko jak to się wydarzy, więc pierwszy tom troszeczkę bardziej mi się podobał, mimo że tam miałam problem wejścia w ten świat. Naprawdę to nazewnictwo tych jasnowidzów, to jak działają te zasady, czy tam magii, czy tego ich tam jasnowidzenia, te wszystkie struktury, jeżeli chodzi o pierw, o te wszystkie gangi, można tak powiedzieć, tych jasnowidzów, rangi i w ogóle kto, co i w ogóle jak, to mimo tego i tak mi się to bardziej podobało, chociaż pierwszy tom był trudniejszy. Tu z kolei główna bohaterka na początku miała kryzys, wielki kryzys i w sumie wszystko jest uzasadnione porządnie. Czemu? Jak? I ja też przez bardzo długi okres czasu nie umiałam wykombinować, jak ona by mogła wybrnąć w tej beznadziejnej sytuacji, bo cała ta ucieczka, to wszystko się tak średnio powiodło ostatecznie, no była wolna, ale zaś wpadła w to, co wcześniej było i zaś nie była do końca wolna, można tak powiedzieć, bo zaś trafiła pod skrzydła tego swojego Mimlorda, tak? Oni się tak tam nazywają. I jak tylko przytoczona została wzmianka o tym konkursie na nowego zwierzchnika, konkursie w walkach, tak? Czy tam w ten sposób to tam zostało ujęte, ja już wiedziałam, że ona w to pójdzie, że ta jej odwaga, która jest czasami taka trochę trochę naciągana, to ja to mimo wszystko wolę, jak już ona była taka właśnie przebojowa, niepokonana, odważna, aż nad wyrost, bo jednak wtedy to było dla mnie wszystko ciekawsze, niż jak była taka przybita i w ogóle. I bardzo małą rolę miał tutaj naczelnik, poza tym, że go uwolniła, ta cała akcja jakoś tak bardzo słabą postacią się tu objawił w porównaniu w pierwszym tomie, kiedy był objęty taką wielką tajemnicą, co było dość fajne. Tu tak bardzo go uczłowieczyli, ale mimo wszystko spoko. Sama ta końcowa akcja, walka o zwierzchnictwo, okej. Nie wiem, w którą stronę pójdzie kolejny tom. Mimo wszystko mi się to fajnie czytało, ja też to trochę słuchałam, bo akurat moim Empik Go mam teraz bodajże. Mogę w miesiącu przesłuchać 3 książki. I akurat to było, więc zważając, że ja mam wiele, wiele obowiązków domowych jako mama trójki łobuziaków, to nie powiem, że czasami jakiś rozdziałik sobie przesłucham, ale tą końcóweczkę, tą całą końcową akcję czytałam. I podobało mi się. Naprawdę rozumiem, czemu dość popularna jest ta seria. Podoba mi się. Ona ma naprawdę taki bardzo mroczny, taki złowieszczy klimacik. Taki tam wszyscy coś knują. Tam cały ten świat tych jasnowidzów jest taki okryty złą chwałą i no podoba mi się to. Jestem zadowolona. A ja w ogóle miałam w tym, tak sobie teraz myślę, w tym vlogu recenzować przede wszystkim Kosiarzy, trzeci dom, tom, dosłownie żniwo. A gadam o tym, ale naprawdę podobało mi się i jestem teraz ciekawa, czy jak skończę te żniwo, to czy będę odczuwalnie zadowolona również ze żniwa, jak z tej serii. Bo minęło chyba 3 dni, odkąd ja ostatnio cokolwiek mówiłam o książkach. Dobra, zaczęłam żniwo. Jestem aktualnie na stronie 133. I powiem tak, wolno się kręci. Wolno się to kręci, mimo że autor naprawdę fajnie każdy akapit próbuje jakimś takim smaczkiem rzucić, żeby się chciało czytać dalej. Dosłownie prawie każdy akapit jest. Nie skacze też tak strasznie między różnymi postaciami. Pojawiły się nowe postacie, no bo głównych postaci, nie będę spoilerować, ale co nieco się przydarzyło tym głównym postaciom i ich, no nie może ich być za dużo aktualnie. Wszystko toczy się fajnie. Bardzo lubię przynajmniej na tym etapie postać Faradaya. On jest takim
dobrodusznym kosiarzem, jak można to w ogóle tak ująć, byłym kosiarzem nawet, można to tak ująć. Bardzo, bardzo fajnie i cały ten wątek z tą wyspą nawet mi się podoba, więc okej. Ogólnie minęło 3 lata od momentu, kiedy skończyła się poprzednia część. Ciekawe, ciekawe. Dość spory, mamy skoczek w czasie, ale w sumie uzasadniony. Pewnie będzie wiele ciekawych rzeczy wynikało z tego, że mamy ten skok czasowy. Jest tu w książce, tak już technicznie patrząc, bardzo dużo białych stron. Bardzo duże są akapity. Bardzo częste i krótkie są akapity. Bardzo często gdzieś tam ta historia skacze. No zobaczymy. No za dużo nie mam się co wypowiadać. Wszystko chyba przede mną. I racja. Pierwszy tom był taki, że po prostu od razu zostałam... Kawy się nie napiłam. A więc tak, wracając jeszcze. Pierwszy tom był taki, że po prostu od razu wpadłam i było to to. A z kolei tu... nie mogę powiedzieć, że jest źle. Nie mogę powiedzieć, że się zmuszą do czytania. Nie. Ale jakoś tak... entuzjazm osłabł. Nie wiem, czy to przez to, że czytam też tutaj w międzyczasie tą Samantę, że w ogóle przeplatam dużo książek. Ja w ogóle rzadko tak robię. Nie wiem, co mnie tknęło do tego, moi drodzy. A, jeszcze w ogóle w międzyczasie, a propos tego, że dużo czytam One Piece'a. Ale mangę czyta się szybko, tak średnio jedną na dzień czytam, albo na jedną na dwa dni. Aktualnie skończyłam trzeci tomik. I bo napomknę tylko, że w domu mamy tomów 15. Mamy tutaj tomik czwarty i mamy tomik piąty. Bardzo, bardzo lubię. Boż, jakie to jest miłe wspomnienie z takich naprawdę nastoletnich czasów. Kiedy naprawdę ten One Piece był taką wow, nowością, a teraz cieszy mnie to ogromnie. Żyjemy tym One Piece'em wszyscy. Piotrek się wkręcił niesamowicie. Słuchamy piosenek z anime. Wprawdzie nie oglądamy anime. Nie umiemy znaleźć anime z polskimi napisami. Więc no cóż. Jak ktoś by wiedział, to niech da znać gdzie. Więc super. Podejrzewam, już młody się zapowiedział, że on chce na Mikołaja, on chce na dzieciątko nowe tomy, on chce na urodziny, bo ma w styczniu urodziny, więc on po prostu chyba tylko i wyłącznie będzie chciał jakieś Lego i One Piece'a. Czemu nie, matka będzie korzystać. Dobra, bo to miała być krótka recenzja. Tak naprawdę wrócę do Was za parę dni. No więc trzymajcie się. Nie wytrzymałem, stałem na schodek i słuchałem. Kiedy najlepsze było? Przytulamy się wszyscy, co? O, ja już składałam życzenia, ale... Moja córcio. Chodź go! Przytul, Zuzie. Przytul! Wszystkiego najlepszego. Możesz tam usiąść ładnie? No. Są tu dwie bramki. Ja będę miała rodziny. Zuzia ma dzisiaj urodziny, no. Ja też? Nie, ty nie kochaj, ty nie masz urodzin. Ty masz za miesiąc. Ty za miesiąc, musisz poczekać, dobra? Co? Ja chcę coś otworzyć. No. Ktoś też ma, ktoś tak. No, nie, nie. Pomóc ci Zuzia, daj tam Agoci. Chcesz włączyć? Tak. Jest instrukcja z tyłu, jak włączyć je. Daj. Chodź! Siadaj! Zdjęcie ci tu zrobię. Laska jesteś, no, wyślełem babci. Duża już. Nie tak. Dobra, i teraz uwaga, czy śpiewamy? 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Zuzia! Dmuchaj! Życzenie, życzenie. Poruszałaś? No, 3, 4, dmuchaj!
Hello! Tak w międzyczasie, bo robię dwa ciasta. Cześć w ogóle, nie wiem ile dni później jest. Będę montować, to napiszę jaka dzisiaj data, bo nie mam najmniejszego pojęcia ile upłynęło od momentu, kiedy ostatni raz gadałam o książkach. Ja powiem tylko tyle, że przeczytałam Paradezję Zajdla. Super. Krótka, szybka, zwięzła, konkretna, z podtekstem. Pewnie na samym końcu się coś wypowiem. Ja tu mam tak na szybciora kawkę. Chciałam w kuchni sobie usiąść, bo przestawiliśmy stół w kuchni, jakby kogoś to interesowało. Ale... no i co w związku z tym stołem? A, i że tak ładniej tam teraz, jak ten stół przestawiłam, więcej miejsca i w ogóle czemu ja tego wcześniej tak nie ustawiłam? Nie wiem, gdzie w ogóle kot? W ogóle śpieszę się, bo byłam i na zakupach i grę Pawłowi pojechałam kupić, nowa jest jakaś coś tam, fal, coś tam, nie wiem, już nie pamiętam. Mięsne rzeczy chciałam kupić, jutro jest imprezka, zjeżdża się full rodzina i nasza Zuzanka już miała przedwczoraj urodzinki, skończyła 7 lat. A jutro jest to właśnie, jutro jest sobota i robimy wielką imprezę, tak, no. Panna zadowolona, już się doczekać nie umie prezentu. Od nas dostała ta Tamagotchi, jest po prostu w niebo wzięta. No, i co dalej? Czytam Żniwo. Jakoś, jak tylko zaczęłam czytać Paradezję, w ogóle nie czytałam Żniwa, tak mnie tam ta książka zaabsorbowała, że... To już mi dużo nie zostało, moi drodzy. Dzisiaj chyba nie będę mieć za dużo czasu czytać, więc raczej tego nie łapnę, ani jutro. Pewnie w niedzielę nadgonię. Już prawie jestem... 7 stron mi do 500 brakuje, więc tak jeszcze ociupinkę. Kurczę, bardzo ciężko mi jest coś powiedzieć konkretnie. Ogólnie jest to tom słabszy. Jest mniej angażujący niż poprzednie dwa i jest taki bardziej rozmymlany. Bardzo dużo o wszystkim, bardzo dużo, może nie aż tak bardzo dużo, ale dość sporo gdzieś tam nowych postaci się przewija. I owszem, są takie obroty sprawy, takie rzeczy, które gdzieś tak fajnie się pokierowały, bardzo fajnie doszło, tak zagmatwanie doszło do spotkania Anastazji z Graysonem, to mi się podobało, podobało mi się cała ta akcja na, to był stadion? Gdzie ich tak załatwili wszystkich. Na stronie dokładniej 378, jakby ktoś coś czytał, więc to było fajne. Chociaż ja tak podejrzewałam, że ktoś da nogę, więc jakby... ale bardzo powoli gdzieś tak te cegiełki się tak składają. Coś jest tak jakoś niefajnie, że aż tak mnie do tej książki nie ciągnie. Z jednej strony jak już usiądę i czytam, no to ogólnie te akapity często gęsto się tak kończą, że gdzieś ta historia jest jednak zachęcana, żeby czytać dalej. Ale jakoś tak bardzo mało jest w ogóle tego głównego antagonisty, tego naszego złego w tej książce. Bo przecież on przez te 3 lata tyle tam nazmieniał, tak? Tam w ogóle przecież w tych Midamerykach tam wszystko on wywrócił do góry nogami, jeżeli chodzi o kosiarzy i o to, jak to wszystko tam ma teraz działać. A bardzo mało tu jest tego w książce, jest wszystko gdzieś tam dookoła. Gdzieś tam ten Faraday na wyspie, ta Anastazja, co tam się w ogóle dzieje z naszym Rowanem. I to tak... Tutaj nagle dużo to, też było o tym zgiełku. Wszystkiego niby dużo, ale takich konkretów nie ma. I no czuję taki jakiś niedosyt. No kosiarzy tom pierwszy to po prostu łyknęłam. No takie to było absorbujące, były super. Jedynkę będę polecać, naprawdę. Dwójka była mniej angażująca niż pierwszy tom, ale tam ta końcówka, tam to wszystko, co, jak po prostu nas pozamiatał autor, to było super. A tu no, jakieś to takie, kurczę, a szkoda, bo byłam nastawiona pierw bardzo dobrze, potem przeczytał ją Paweł i trochę moje dobre chęci i wszystko mi ugasił. No i nie ukrywam, że chcę już to skończyć, chcę to przeczytać, bo chcę dokończyć Sandersona. Jeżeli chodzi o te ostatnie Imperium, bardzo mnie ciągnie i bardzo, bardzo chcę Sullivana zacząć czytać, więc jakby czuję się taka zobowiązana, bo nagrywam tu vloga i chcę wam o tej książce opowiadać. Po drodze czytam i mangę, i te Paradezje
i Pieśń Jutra, więc to wszystko gdzieś tam w międzyczasie. Pieśń Jutra słucham akurat, Samanty Shannon, no ale kurczę, tak głośno było o tej książce, takie łubudu i a tu tak, no nie umiem do końca wyłuskać, co mnie tak nie przyciągło do tej książki. Dobra, bo mi się tam kręci ciacho kruche na sernik królewski. Pokażę wam tylko, jak przestawiłam ten stół. Bo nie wiem, czy ja w ogóle coś nagrywałam w międzyczasie, żebyście widzieli. Nie ukulało ciacho kruche. To musiała ręcznie. Piękne. A więc, moi drodzy, tak, patrz, popatrzcie tylko. Ja, pardon za bałagan. Bo ja tu pichcę, tu się robi jedno ciasto, tu się robi drugie ciasto. Tu blacha czeka. Tu już mam ubitą pitą śmietanę, tutaj roztopione czekolady czekają. Tu ziemniory na obiad. Tutaj będzie kruche ciasto na sernik, no i tak to wygląda. Stół wcześniej był tu. Tu były krzesły, te pojemniki do segregowania były tam. Tu były kociżarcie znalazło się tu. I tak... Tak mi się teraz bardzo, mi to tak pasuje, że to jest tak tu i tu razem z tą półką, mam fajniejszy dostęp do kwiatków, łatwiej się je podlewa. Czemu ja wcześniej nie ustawiłam w ten sposób tego stołu? Oczywiście, jak będzie wysprzątany, to ładniej, a czeka mnie sprzątanie, oj, czeka mnie porządne sprzątanie kuchni, więc wszystko przede mną. Dobra. Myślę, że następny raz już się odezwę jak... A wstawię na pewno parę urywków jeszcze co do... urodzin panienki mojej kochanej i widzimy się już chyba potem w końcowym podsumowaniu książek. Mua. Ostatni update czytelniczy. I to tak na szybciora, bo wydaje mi się, że już mam bardzo dużo nagrane. Tak będzie tasiemiec. Tak się to skończy. Sorki za mój outfit, jak to ująć, domowy. Tak, moi drodzy, tak. To mi się przyda. Ach. Gdzie mówić o tym? I króciutko też o tym. Okej, bo będę chciała już zacząć montować tego reading vloga. Więc, co przeczytałam? Przede wszystkim chciałam powiedzieć o moim... ale mi tu cieplutko w tym, jeszcze w ogóle mam kawę. O Zajdla. Przeczytam. Bardzo szybciutko, no bo to jest też taka dość wąziutka książka, ale bardzo mi się podobała. Jak tak powolutku, małymi kroczkami uświadomię sobie, że podobają mi się te klimaty kosmosu, sci-fi, takie może gdzieś tam delikatnie naukowe, więc fajnie. Było to bardzo ciekawe. Ta tajemnica była tak budowana, tak stopniowo wszystko było odkrywane. Bardzo takie tajemnicze, nie umiałam oczywiście, jak to ja, przewidzieć wielu rzeczy. Bardzo mi się podobało. Praktycznie po 15 stronach byłam tak już wciągnięta, że no było mi trudno odłożyć tą książkę. Myślałam, że w ogóle ją będę tak gdzieś tam mimochodem podsłuchiwać jako audiobook, ale po prostu łyknęłam ją. I podobało mi się bardzo zakończenie.
bo no... Surprise, surprise na tym końcu. Nie spodziewałam się jak to ja, ale było bardzo fajne. No bo jakby tak w dwóch dosłownie króciutkich zdaniach o czym to jest. Jest tu nasz główny bohater jako pisarz zostaje na się zaproszony, no nie wiem, no po prostu dostaje się na kolonię orbitalną i która jest owiana tak wielką tajemnicą i to życie, które tam jest od 100 lat jest takie dość nieodkryte, jest inne od tego, co się dzieje na Ziemi, no i wychodzą bardzo, bardzo ciekawe rzeczy w trakcie tego pobytu naszego głównego bohatera. Sam bohater jest bardzo, bardzo fajny. To jak on te wszystkie rozmowy odbywa, no bardzo mi się podobała postać głównego bohatera, był ciekawy, był bardzo ciekawie mówił. No super, przemknęłam przez tą książkę momentalnie, więc nie będę nic więcej mówić, serdecznie zachęcam. Jeżeli tylko kogoś taki klimacik interesuje, to i oczywiście to zakończenie, takie podwójne dno. No, podobało mi się. Dobrze, a wróćmy teraz do tego sławnego w internetach. Oj, co ciężko też porównać na to mojego żniwa. Powiem tylko tyle. Końcówka uratowała, w moim mniemaniu, tą książkę. I bardzo rozwleczona była ta książka. Jest ona też wydana w taki sposób, gdy bardzo wiele prześwitów, takich białych stron, ogromne akapity. Tak jakby na siłę było zrobione te prawie, te było chyba 600 stron, czy nawet nie, ile to było stron, tak. Naprawdę szło to chudsze zrobić tak swoją drogą, ale to już jakieś takie czepialstwo. Rozkręcało się dość konkretnie, długo, z wielu perspektyw i tak, to wszystko się potem poskładało, to wszystko potem miało sens, ale... No nie o to chodzi, żebym ja tak strasznie długo czekała na te konkrety i to mnie tak troszeczkę zniechęcało, by łapać tą książkę. Czułam gdzieś tam z tyłu głowy, że czytam ją dlatego, że się zobowiązałam gdzieś tu na vlogu, tak? Ją przeczytać i to mnie tak, no, choć tak jak mówię, końcówka była spoko, naprawdę podobało mi się. Chyba każdy z tych tomów tą końcówkę miał świetną. Było zaskoczenie, była akcja. Oczywiście wszystko się tu dobrze kończy, choć miałam przez chwilę takie tutaj zaraz pojedziemy i jak Eriksona może nie wiadomo kto z tego się wyliże, jednak że było dość dobrze. W ogóle te książki mają taką ciekawą zależność, że one są o bardzo trudnych tematach. O tym, o śmierci, o przeludnieniu, o chęci posiadania władzy, o takich naprawdę, jak to tak z góry na to popatrzę przez chwilę, są bardzo ciężkie tematy. A to wszystko jest tu tak opisane jakoś delikatnie i tak, no nie wiem jak to w ogóle określić, że tego tak nie odbiera się tego tak brutalnie i tak groteskowo, właśnie nie. Jest to wyczuwalnie książka adresowana do na pewno troszkę takich, może nie młodszych dzieciaczków, ale już jakichś takich nastolatków. Są czasami poruszone jakieś fajne takie aspekty tego życia już po tej śmiertelności, tak? To jest bardzo ciekawe akurat w tych wszystkich tomach łącznie, ale też niby miało coś w sobie, że tak strasznie wolno. I były momenty, były akapity, kiedy naprawdę coś takiego się działo, że nie chciałam przestać czytać, nie chciałam jej odłożyć, ale jednak bardzo mozolnie, bardzo. Ostatecznie, finalnie dała mi 4 gwiazdki, więc naprawdę to zakończenie pozostawiło takie miłe wspomnienie jednak po tej książce. Czy polecam? Tak, polecam. Czy uważam, pierwszy tom był najlepszy? Tak. Drugi tom, no tak stopniowo troszeczkę słabsze to jest. I teraz łapałam oczywiście za Sandersona, bo ten Zaginiony metal chcę sobie doczytać, bo mam to w moim jesiennym TBR-ze. No, to się czuje inaczej. Tu
Sanderson też ma tendencję do przyciągania, do takiego właśnie mozolnego rozkręcania książki, jednakże tutaj jakoś tak ta akcja, tak to jest prowadzone, no inaczej się to czyta, no po prostu bardzo ciężko jest to porównać ze sobą. Fantastyka, fantastyka, a... Więc spoko. I w ogóle tak sobie myślę o tej ekranizacji, bo rzekomo mają, ma powstać na podstawie tych książek film bodajże. Jestem ciekawa, jak wiele, wiele aspektów przedstawią w postaci właśnie takiej wizualnej w filmie, no to obejrzałabym. Na pewno bardzo chętnie obejrzałabym, no niech tylko tego nie spaprają, bo pierwszy tom jest świetny. Naprawdę bardzo przyjemny i no i co więcej, no chyba tyle, nie będę się tu więcej wypowiadać. Polecać polecam. Jeżeli ktoś tak mniej siedzi w fantastyce, to myślę, że to prędzej go urzeknie, aniżeli ten, no. Ale jak dla mnie to w ogóle wymiata, nie? Więc wiecie, to jest w ogóle piąteczka bez zastanowienia. To jest jedna z tych książek, którą zaraz jak przeczytałam, wchodzę na Goodreads i oceniam i wiem, jaka ma być ocena i tak to się kończy. Dobrze, to było na tyle w tym reading vlogu. Mam nadzieję, że był ciekawy, niedłużący i no. I tyle, kochani. Ja tak po domowemu, było cieplutko. To mieli kawki, mieli książek, miłego dnia. Buziole, trzymajcie się zdrowo, bo zimno się zrobiło. Do zaś.